Ja też Was witam na naszym wspólnotowym spotkaniu. Tych z Was, którzy jesteście tutaj, jak również tą młodszą część naszej wspólnoty w Świętajnie, albo gdzieś jeszcze jesteście po drodze, może właśnie mijacie stolicę i słuchacie nas. Dlatego jest tutaj nas relatywnie mniej, cóż za cisza, spokój, ale i tak jesteśmy razem. Wyobraźmy sobie ten huk, hałas, który jest tam, dzisiaj przeniósł się właśnie tam, gdzieś na Mazury. Rozpocznę od historii, która będzie dzisiaj główną ilustracją, taką współczesną przypowieścią. Dlaczego Jezus mówił w przypowieściach? Ponieważ pomagały one powiązać prawdy, które chciał przekazać, z życiem ludzi, z ich doświadczeniem. Więc pójdźmy i my tym śladem i poznajmy historię, która pomoże nam powiązać prawdy z Bożego Słowa z naszym doświadczeniem. Oto historia. Pewien człowiek był genialnym przedsiębiorcą. Czego się nie dotknął, to się udawało, pomnażało, zmieniał wszystko w piękną krainę, w każdych warunkach, w każdym kraju. Jednocześnie płacił wszystkie podatki, nigdy nikogo nie wykorzystał, nie potraktował z góry. Był nastawiony na to, by służyć innym w myśl zasady podanej przez Jezusa. Kto chce być największy, niech będzie sługą wszystkich. Dorobił się wielkiej fortuny i cieszył się tym, co osiągnął. Ale powstała w nim myśl, by podzielić się swoim sukcesem z innymi. Wymyślił klub biznesu, który da jego członkom nieograniczone możliwości. Jednak warunkiem przyjęcia do tego klubu było przestawienie swojej działalności w 100% na doskonałe standardy, jakimi on sam się kierował. Wielu próbowało, ale nikomu nie udało się w ten sposób. Zawsze w końcu zderzali się z czymś, co ich przerastało. I wtedy powiedział on jedno zdanie, które wskazywało rozwiązanie. Ci, którzy je podjęli, spełnili standardy. Jakie to było zdanie? Odpowiedź ukryta jest we fragmencie Ewangelii Mateusza. Ten fragment przeczytajmy. Nie sądźcie, że znieść prawo albo proroków. To są słowa Jezusa oczywiście. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Bo powiadam wam, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Opowiedziałem wcześniej historię o ludziach, którzy próbowali spełnić standardy. Próbowali jacyś być. Próbowali, ale się nie udawało. Zawsze w końcu okazało się to niemożliwe. Jakie tu jest powiązanie z naszym doświadczeniem? Jak wygląda to napięcie w naszym życiu? Między tym, jacy chcielibyśmy być, a tym, jacy jesteśmy. To może jeszcze jedna historia, może nieco bliższa nam niż bycie przedsiębiorcą. Pewien człowiek miał problem. Zawsze, kiedy przechodził koło sklepu ze słodyczami, musiał wstąpić i kupić sobie pół kilo Michałków, są takie cukierki, i objeść się nimi, jak tylko można się objeść. Bardzo źle się z tym czuł i zawsze obiecywał sobie, że z tym skończy, ale nie trzeba było długo czekać, by znowu
gdy przechodził koło sklepu. Zdarzało się, że mówił sobie: ja już mam problem rozwiązany, podjąłem mocne postanowienie poprawy. Zobaczcie, przejdę koło sklepu i mnie nie wciągnie. Ale jeszcze nie tym razem, jeszcze ostatni raz. Pragnął doskonałości, ale nie wychodziło. W miejsce Michałków każdy z nas może wstawić coś swojego, co wydaje się zniewalać. Alkohol, papierosy, narkotyki, leki, pornografia, może inne przejawy zniewolenia w dziedzinie moralności. Cokolwiek, co chrześcijanina wydaje się zniewalać i pragnie on, by rzeczywistość była inna. Również niepanowanie nad sobą w dziedzinie emocji, nerwów, wybuchy gniewu, agresja, rękoczyny, nietrzymanie języka na wodzy, cięcie się, okaleczanie, wpadanie w ciąg użalania się nad sobą. Cokolwiek, co chrześcijanina wydaje się zniewalać i pragnie on, by rzeczywistość była inna. Pragnie świętości odnośnie tych rzeczy. A jeżeli nie ma w kimś pragnienia świętości, jeżeli nie boli go to, to problem jest jeszcze głębszy. I należy się dobrze zastanowić, na czym polega. Skoro nie ma pragnienia świętości, a odrodzenie serca człowieka przez Ducha Świętego zaszczepia w nim nowe pragnienie świętości, więc na czym polega problem? Oczywiście pragnienie doskonałości może też mieć źródło w czymś innym. Człowiek może mieć jakieś ideały bycia doskonałym. Na przykład jak się zakocha, to pragnie być doskonały dla tej osoby, w której się zakochał, chociaż tak naprawdę dla tego swojego zakochania bardziej. I też jest pragnienie doskonałości. No i to trzeba rozróżnić, oddzielić. Obecność Ducha Świętego w nas wywołuje specyficzne pragnienie świętości, by nie sprawiać przykrości Bogu. Przecież pragnę żyć dla Jego chwały. Jeżeli tego pragnienia nie ma, to problem jest jeszcze poważniejszy. Warto upewnić się, czy w ogóle Chrystus zamieszkał w życiu takiej osoby. Bo symptomem, że Chrystus zamieszkał, są te nowe pragnienia, pragnienia świętości, doskonałości. Chcielibyśmy więc doskonałości, ale wychodzi niedoskonałość. Czy już każdy wstawił w miejsce Michałków coś swojego? Jeżeli tak, to kolejne pytanie, jakie jest rozwiązanie tego problemu? Jeszcze raz wers 17. Jezus mówi: nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Najpierw Jezus mówi, co rozwiązaniem nie jest. Nie jest nim obniżenie standardów. Mówienie sobie: a nie ma się czym przejmować, nie będę się przejmował swoimi porażkami w próbach panowania nad sobą, tym objadaniem się Michałkami lub co tam w ich miejsce wstawiliśmy. W Ewangeliach możemy zobaczyć, jak przeciwnicy Jezusa nieraz próbowali przyłapać Go na jakimś odstępstwie od Bożych przykazań. Wtedy powiedzieliby: widzicie, nie ma doskonałości, nie ma się czym przejmować, ale Jezus coś na to odpowiada. Wers 17. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. I jeszcze raz wers 18. Zaprawdę bowiem powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Jak wysoko ustawiona jest poprzeczka? Ani jedna jota.
wszystkie przykazania co do jednego. Taką poprzeczkę Bóg stawia człowiekowi. Trochę jak ten przedsiębiorca w naszej przypowieści, który postawił warunek, że wszystko ma być doskonałe. Gdy Jezus mówił te słowa, kiedy ludzie słuchali, to na początku wielu z nich myślało, że są w porządku wobec Boga, że pokonują poprzeczkę, starają się w końcu wypełnić 10 przykazań i nieźle im idzie. Zwłaszcza ludzie bardzo religijni, uczeni w piśmie, faryzeusze, ale zobaczmy, co usłyszeli od Jezusa. Jeszcze raz wers 20. Bo powiadam wam, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Jezus mówi, chcesz wejść do Królestwa Bożego, inaczej mówiąc, chcesz być zbawiony, twoja sprawiedliwość musi być większa. Twoje posłuszeństwo nakazom musi być większe od tego, niż mają religijni przywódcy stojący na mównicach. Możemy wyobrazić sobie, jakby to było dzisiaj, jacyś religijni mówcy zachęcają do spełniania dobrych uczynków, by zasłużyć sobie na zbawienie i wszystko wydaje się jasne i oczywiste. A tu przychodzi Jezus i mówi, że te wysiłki tych ludzi, którzy tak mówią, nie wystarczą, by byli zbawieni. Ojej, to jeżeli nie oni, to kto? Kto załapie się do nieba? Jezus odpowiada na to pytanie trochę dalej w swoim wystąpieniu, już poza naszym tym dzisiejszym odcinkiem. Wers 48 z tego samego rozdziału. Jezus mówi, bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Bądźcie doskonali jak Bóg. Temu już nikt z ludzi nie potrafi sprostać, żaden człowiek. Poprzeczka wymagań Boga, by dostać się do nieba, to po prostu pełna doskonałość. Bóg jest święty, doskonały i nie może postawić poprzeczki dla kogoś niżej, dla kogoś, kto ma z nim być. A jednocześnie ta poprzeczka jest niemożliwa do przeskoczenia dla nikogo z ludzi. Nie osiągniesz zbawienia przez dobre uczynki, bo one nawet nie sięgają problemu. Czy jest jakieś rozwiązanie? Jak te doskonałe standardy mogą być przez nas wypełnione? Czy ktoś może się w ogóle dostać do nieba? Odpowiedź Jezusa jest tutaj w Jego słowach, w wersie 17, jeszcze raz go przeczytajmy. Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Komu udaje się doskonale wypełnić standardy? Tylko Jezusowi. Jak mu się to udaje? No tutaj mówi, przyszedłem je wypełnić. Ale popatrzmy, drugi list do Koryntian 5. On to dla nas grzechem uczynił tego, który nie znał grzechu. Jezus jako jedyny wypełnił całe prawo doskonale. Grzech, nie znał go z własnego doświadczenia, wypełnił wszystko doskonale. No dobrze, ale co to ma wspólnego ze mną, jak ja mogę je wypełnić? List do Galatów 2. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego. Jak wymagania doskonałości mogą być wykonane we mnie? Przez Chrystusa, który żyje we mnie. Człowiek
potrzebuje zaprosić Chrystusa, by w nim zamieszkał i wypełnił wszystko doskonale. Chrystus jako jedyny jest w stanie wypełnić wymagania i On jest gotowy to czynić we mnie. Powracając do tej naszej historii, przypowieści o doskonałym przedsiębiorcy, ale zanim zobaczymy, jak ta przypowieść się dalej toczy, jedna dygresja, pytanie, po co tu o tym mówimy? Po co powtarzam dzisiaj coś, co już wcześniej było w internecie, wynagrodzenie, historię? Dla tych, którzy nie wiedzą, ta historia o doskonałym przedsiębiorcy powstała według formuły wynagrodzenie historie, czyli takie współczesne przypowieści publikowane no, w 5 miejscach gdzieś w sieci, na naszej publicznej stronie, 3 na Facebooku, raz na LinkedIn i teraz powtarzamy to tutaj. Po co? Czy tak trzeba? Gdy o tym rozmyślałem, no tak naprawdę to wczoraj między 3 a 4 nad ranem Bóg mnie o czymś pouczył, tak to rozumiem. Pojawił się w mojej głowie pewien obraz. Gdy idziemy ulicą Grodzką w Krakowie od rynku w stronę Wawelu, to po lewej stronie co mijamy? Taki kościół w stylu romańskim z białego wapienia. Kościół świętego Andrzeja oczywiście. Czy pamiętacie, jakie ma okna? Czy takie, jakie my tu mamy? No nie, zupełnie przeciwne. Ma takie malutkie okienka. Gdy był budowany w XI wieku, były to czasy najazdów mongolskich i ludność chowała się do tego kościoła. Małe okienka, by łucznicy ich nie dostrzegli. Dzisiaj żyjemy w zupełnie innych czasach. W piątek wieczorem, już tak niedaleko przed północą, patrzę na swój telefon, a tam wiadomość, twoje konto Google zostało wyłączone. No, mój kontakt ze światem. Na szczęście 10 minut klikania w klawiaturę i konto zostało odzyskane, ale to pokazuje, w jakich czasach żyjemy. W miejsce strzał z łuku w dawnych czasach średniowiecznych, to miejsce zajmuje dzisiaj informacja. Może to była próba przejęcia mojego konta lub tożsamości. Ktoś może przejąć moje konto i wysłać do was wiadomość, że na przykład nasza wspólnota została rozwiązana i nie ma już spotkań wspólnotowych w niedzielę. Idźcie do innych, tam szukajcie gdzie indziej. Tak? Potrzebujemy mieć na to sposób i tym sposobem jest no, taka dywersyfikacja kanałów informacji polegająca na tym, że najważniejsze wiadomości, jakie sobie przekazujemy, są przekazywane na różne sposoby, równolegle w sieci, ale również podczas prezentacji, jak w tym momencie ja coś do was mówię. Jednak jak tak się temu przyjrzymy, to największym uniwersalnym rozwiązaniem jest zamysł samego Jezusa, idąc czyńcie uczniów, tak? I pokazanie wzoru, by to czynić w małych grupach. Gdyby wszystkie inne kanały padły, pozostaje moja mała grupa, osobiste więzi, a prowadzący tą moją grupę też są w jakiejś grupie i tak dalej. To akurat jest mocną stroną naszej wspólnoty i często mówimy, dowiecie się o tym w szczegółach w swojej grupie. Przypomina się tutaj Kościół Ewangeliczny w Chinach, kiedy jeszcze nie tak dawno chrześcijaństwo było nielegalne w tamtym kraju. Ale gdy kurtyna się podniosła, okazało się, że ten kościół liczy miliony
właśnie w małych grupach, o których nikt, kogo nie dotyczyły, nie wiedział. Dzisiaj żyjemy w czasach, w których nawet nie trzeba robić sabotażu. Dzieje się to przez sam fakt, jak to mówimy nowocześnie, przebodźcowania. Informacji jest tyle, że sama jej ilość powoduje, że coś, co jest przekazywane, po prostu nie dociera. Dlatego warto przede wszystkim pielęgnować więzi w małej grupie, by być na bieżąco w tym, co się w naszej wspólnocie dzieje. I gdybyśmy nie mieli tego stylu więzi, jaki pokazał Jezus, tak, taki ponadczasowy sposób, to aż dreszcz przechodzi, jakbyśmy utonęli w gąszczu informacji. Można to przyrównać do gradu mongolskich strzał, ale ludzie zbudowali kościół Andrzeja z malutkimi okienkami i tam się chowali. My potrzebujemy swoich sposobów na nasze czasy i owocem takich poszukiwań są różne rzeczy w dzisiejszym chrześcijaństwie, ale też w naszej wspólnocie. Tutaj u nas na przykład wynagrodzeni historie. Nie wiem, czy już zorientowaliście się, że są taką prezentacją w pigułce. Prezentacja, wykład taki, jak w tej chwili mówię, trwa około 40 minut. A taki odcinek, wynagrodzeni historie, który mówi o tym samym, ale poznanie go wraz z odpowiedzią zabiera niecałe 3 minuty. No nieźle, jak na czasy, gdy jest tsunami informacji. Zamieszczane w różnych miejscach, ale również tutaj, gdy się spotykamy razem. Myślę, osobiście jestem przekonany, że potrzebujemy nauczyć się używania różnych równoległych kanałów informacji, by nie dać się pozbawić choćby przez ten ogólny zalew informacji tego, co jest ważne. Właśnie odnośnie różnych ważnych rzeczy, które razem tu robimy. O tym też, jak tworzymy nasz ośrodek, co na nowym terenie. Co tam robi ta koparka, którą może zauważyliście, przyjeżdżając dzisiaj tutaj. Co ona tam robi? No, od jutra ma wykonywać nowy plac wielofunkcyjny na nowym terenie, na którym będzie można już za tydzień, mamy nadzieję, zaparkować. Dlatego potrzebne jest mówienie o pewnych rzeczach publicznie tutaj, bo jak inne kanały padną, może to będzie jedyny, który dotrze. I jestem przekonany, że potrzebujemy tego jeszcze bardziej niż do tej pory i tego się spodziewajcie. Interesujcie się tymi różnymi kanałami, bo przekazujemy przez nich naprawdę coś ważnego. Po tej dłuższej dygresji powróćmy do naszej historii, przypowieści o tym doskonałym przedsiębiorcy, który wymyślił klub biznesu i zaprosił innych pod warunkiem, że przyjmą doskonałe standardy, jakimi się kierował. Wielu próbowało, nikomu się nie udało. Wtedy powiedział jedno zdanie, które pokazało skuteczne rozwiązanie. Co to było za zdanie? I powiedziałem, że ta odpowiedź jest ukryta w naszym fragmencie Ewangelii Mateusza. I to jedno zdanie to tak naprawdę dwa słowa Jezusa w wersie 17. Jeszcze raz popatrzmy na wers 17. Przyszedłem wypełnić. Nikt z ludzi nie jest w stanie wypełnić wymagań doskonałości poza nim samym. Więc rozwiązanie zagadki był tylko jeden sposób, by sprostać wymaganiom. Zaprosić doskonałego przedsiębiorcę za stery swojej firmy. Bo on jako jedyny potrafił spełniać wymagania. Podobnie ten obraz wskazuje, nikt z ludzi nie jest w stanie wypełnić wymagań,
doskonałości stawianych przez Jezusa i jest tylko jeden sposób, by On je wypełnił we mnie. Więc dlatego właśnie rozwiązanie polega na zaproszeniu Jezusa Chrystusa do swojego życia, by On żył w nas, by właśnie stanął za sterami naszego życia i wypełnił w nas to, co doskonałe. A naszą rolą jest ufać i oddawać do Jego dyspozycji całych siebie. I za tym idzie moje własne myślenie o sobie, o moich zmaganiach z tą doskonałością, więc mogę przestać mówić sobie, że nie ma się czym przejmować, porażkami w panowaniu nad sobą, tym objadaniem się Michałkami, czy co tam w to miejsce wstawiliśmy. Nie tylko będę marzył o doskonałości, ale dopuszczę do siebie jej źródło i moc w osobach Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego i będę opierał się przez wiarę na nich, by wypełnili we mnie to, co doskonałe. Gdy to mówię, to od razu możemy dostrzec, że warunkiem koniecznym jest zaproszenie Chrystusa do swojego życia. Chrystus powiedział, Apokalipsa Jana 3, oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Więc jeżeli jeszcze nie zaprosiłeś, czy nie zaprosiłaś Jezusa, by wszedł do twojego życia, możesz to zrobić, nawet teraz. On puka, czeka na twoją odpowiedź. Możesz odpowiedzieć, Jezusie, potrzebuję ciebie, byś wykonał we mnie to, co doskonałe. Zapraszam cię do mojego życia. Pomysł jest Jego. To On chce w ten sposób rozwiązać problem. I gdy ten warunek jest spełniony, gdy Chrystus mieszka we mnie, mogę powierzyć Mu wypełnianie przykazań, wykonanie tej doskonałości we mnie. Jak to zrobić? Jak to możemy robić? Jak powiedzieć Chrystusowi, czy powierzyć Chrystusowi wykonanie w nas tego, co doskonałe? Jak zwyciężać nad pokusą? Czy to, by nie objeść się Michałkami, czy cokolwiek nas zwykło w życiu zniewalać? Oto kilka odpowiedzi na pytanie jak. Będą trzy takie porady, które możemy stosować w naszym poszukiwaniu doskonałości i w naszym szukaniu zwycięstwa nad przyzwyczajeniami. Pierwsza porada brzmi, wybierz źródło mocy. List do Rzymian 8, popatrzmy. Ci bowiem, którzy żyją według ciała, dążą do tego, czego chce ciało. Ci zaś, którzy żyją według ducha, do tego, czego chce duch. Co tu widzimy? Działają w nas cały czas dwa dążenia. Dążenie ciała i dążenie ducha. Dążenie ciała, czyli stara natura, która ciągnie nas do złego i jednocześnie działa w nas duch. Dwa dążenia, które ciągną nas w dwie strony. Które zwycięży? Gdzie to się rozstrzyga? Czytamy tutaj, że kto żyje według ciała, dąży do tego, czego chce ciało. Inaczej mówiąc, wybór następuje już na samym początku naszego zmagania się z pokusami i zależy od tego, na jakim źródle mocy się oprzemy. Czy na sobie, swoich możliwościach, czy na duchu, na tym, co On uczyni. Jak więc zwyciężać nad popędami ciała? Gdy one dochodzą do głosu, wybierz odpowiednie źródło mocy. I możemy to uczynić przez modlitwę. Boże, Ty wykonaj we mnie to, co słuszne. Wykonaj to dzisiaj we mnie. Wybieram Ciebie jako źródło mocy. Ale jeszcze lepiej nie czekać, aż dążenia ciała się pojawią. Od chwili, kiedy się przebudzimy,
do chwili, gdy powiemy dobranoc, możemy być ciągle nastawieni na to źródło mocy. Boże, Ty wykonaj dzisiaj we mnie to, co słuszne. Ufam Tobie. To jest ta pierwsza porada. Wybierz odpowiednie źródło mocy. Druga, poproś o potrzebną wiarę. Jaka wiara jest potrzebna, by to się udało? List do Rzymian 11. Ten, co wskrzesił Chrystusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała. Jakiej mocy Bóg musi użyć w nas, aby dać nam zwycięstwo nad dążeniami ciała? Tak wielkiej, jaka była potrzebna do zmartwychwstania Chrystusa. Jaka więc wiara jest potrzebna, by tego zwycięstwa doświadczać? Wiara w to, że Bóg użyje wobec mnie takiej mocy, jakiej użył do wskrzeszenia Chrystusa z martwych. Potrzebujemy to sobie uświadamiać i o to się modlić. Boże, zbuduj we mnie taką wiarę, że wskrzesiłeś Chrystusa, no i dlatego poradzisz sobie też z moimi przyzwyczajeniami. I wtedy nastąpi zwycięstwo nad namiętnościami. Może nie stanie się to szybko, może to jest moment w moim życiu pewien, od którego zacznę tego doświadczać, ale stanie się na pewno, gdy Bóg właśnie zbuduje w nas taką wiarę, o jaką prosimy. Trzecia porada, upewnij się, że nawróciłeś się do końca. List do Efezjan 5. Nie miejcie udziału w bezowocnych czynach ciemności, a raczej piętnując, nawracajcie tamtych. Wszystkie te rzeczy piętnowane stają się jawne. Dlatego się mówi, zbudź się, ośpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Co potrzebujemy zrobić, by przezwyciężyć to, co zniewala? Trzeba problem wyciągać na światło i piętnować, czyli uznać, że jest problemem. Bo można tego nie uznawać, tłumaczyć się na wszelkie sposoby, ale jednak uznać i ciągle też wskazywać rozwiązanie. Trzeba do końca się nawrócić. I wtedy to będzie taki mniej więcej dialog z Bogiem. Boże, jednym z filarów pewności zbawienia jest przemienione życie. A u mnie z tym przemienionym życiem jest problem. Chociaż zaprosiłem Ciebie kiedyś do mojego życia, to czegoś tu brakuje w symptomach. Coś tu się nie weryfikuje. Dlatego jeszcze raz zapraszam Ciebie, Chrystusie, na tron mojego życia. Niech Twoja obecność zajaśnieje, jak tutaj czytamy, zajaśnieje w moim życiu. Pokaż, że mieszkasz we mnie. Daj mi doświadczyć zwycięstwa. Zapraszam Ciebie ponownie na tron mojego życia, ufając, że tym razem wejdziesz i dokonasz tego, co doskonałe. Jak w tej naszej historii, zagadce, przypowieści, co zrobić, by sprostać wymaganiom doskonałości postawionym przez doskonałego przedsiębiorcę? Trzeba zaprosić go za stery swojej firmy. Tą firmą jest nasze życie, a tym, którego potrzebuje zaprosić, jest Chrystus, więc zapraszam Chrystusa za ster swojego życia. Nie tylko będę marzył o doskonałości, ale dopuszczę do siebie jej źródło, moc w osobie Jezusa Chrystusa, by właśnie wypełnił to, co zamierza, by wniósł w moje życie doskonałość. Takiej doskonałości życzę i wam, gdziekolwiek jesteście i gdziekolwiek udacie się jeszcze podczas tych wakacji, niech was Bóg bezpiecznie prowadzi.